Kacper to manipulant, manipuluje. Na czym dokładnie polegają te jego manipulacje? Żebyś podał przykład, bo tam by właśnie brakowało czegoś takiego, że daj przykład. Ojejku, ja uważam, że ogólnie cała te wszystkie sytuacje, to w jaki sposób... Ale właśnie bym nie chciał ogólnie, tylko przykład. Zaskoczyłeś mnie teraz. Wiesz, fakt, że ja uważam na przykład, że jest hipokrytą w tym wszystkim. Mówi na przykład, wiesz... Mówimy o manipulacji, Marcin, tak samo jak na face-to-face nie potrafiłeś podać przykładu. Hipokryzja nie jest jakimś okay. rodzajem manipulacji? Tak, nie, to... jest pytanie o manipulację. Dostajesz konkretne pytanie, tak jak ja ci konkretnie... Dobrze, to może odnieśmy się na tej konferencji. Jak będzie manipulował, to wypomnę i będziemy mieli konkretny czyli przykład. Czyli nie potrafisz... Nie jestem w stanie teraz się cofnąć czyli do... Czyli potrafisz tylko obrzucać mnie jako manipulanta, a nie podawać... Ale to dobra. Jego, a ty nie podciągaj jego słów od razu, bo wiesz, że nie widzę, co starasz się robić. Po co się teraz wtrącasz? Co robię teraz? Odpowiadam po prostu, a ty... No, ale dobra. No, jest problem z tą manipulacją, to powiedz, na czym polega ta jego hipokryzja, że jest hipokrytą, bo co? Okej, okay, jestem zaskoczony. Nie wierzę, przegrałeś. Jest hipokrytą, ponieważ... Powiedz mu, żeby nie zadawał tego pytania. Macie mnie, normalnie się zestresowałem teraz. Myślę, że nie wymaga to komentarza. To jest właśnie cała postać Marcina. On ma tylko wyuczone teksty, o których potrafi rozmawiać. Jak jest pytanie jakieś niekonwencjonalne, to Marcin zapomina języka w gębie.